Witam wszystkich tematem dzisiejszego filmu będą nasycone kwasy tłuszczowe i ich szkodliwość. Zdaję sobie sprawę, że temat oklepany można powiedzieć przestarzały, jednak nie tak dawno, jakieś dwa lata temu, jeden z orędowników modelu wysokotłuszczowego, czyli diety śródziemnomorskiej opartej na oliwie z oliwek awokado mango i innych olejów bogatych w jedno nienasycone kwasy tłuszczowe, nagrał film na temat szkodliwości nasyconych kwasów tłuszczowych na modelu wysokotłuszczowym. Nie to dziwiło, więc postanowiłem zadać pytanie w komentarzu, aby dowiedzieć się, na czym polega owa szkodliwość nasyconych kwasów tłuszczowych na modelu wysokotłuszczowym. Niskowęglowodanowym. I teraz mam taki mały dysonans poznawczy, gdyż zarówno zapewne ja, jak i ten dietetyk czytaliśmy te same lub podobne książki dotyczące dietetyki, na przykład podstawy fizjologii żywienia. Pewnie zgłębiliśmy co nieco biochemię, ale nasze punkty widzenia były całkowicie odmienne. Czy jest to Mądrość etapu, jak mawia Michalkiewicz, że na chwilę obecną owy dietetyk propaguje masło klarowane. Przeprowadza wywiad z doktorem, przepraszam, profesorem Zdrówko nie profesorem Zdrówko, tylko panią profesor Cichosz, która, można powiedzieć, jest optymalna, gdyż y, sama mówi, że tak się żywi, oraz nawet, chyba, o ile się nie mylę, powołuje się na lekarza medycyny Jana Kwaśniewskiego, ponieważ zarówno lekarz medycyny Jan Kwaśniewski, jak i profesor Cichosz, jak również i ja, czytamy te same książki i nie płyniemy razem z nurtem, nie uprawiamy takiej dietetyki, która związana jest z jakimś tam trendem, który pozwala z jednej strony zgromadzić pewną rzeszę widzów i ukierunkować ich energię w tą stronę, aby ta energia została, można powiedzieć, uwięziona z drugiej strony. Jest to pewnie związane z tym, że pieniądze nie śmierdzą. I dlatego na chwilę obecną nasycone kwasy tłuszczowe w postaci masła klarowanego i tego, co opowiada profesor Cichosz, są na topie. Te informacje ta wiedza, a jak to wyglądało niespełna dwa lata temu? Przeczytajcie, obejrzyjcie. E Ostręga powoływał się ja na jakieś magiczne geny, badania, których nie był w stanie mnie zaprezentować, mi zaprezentować. E jak również e wspominał, że tych nasyconych. Kwasów tłuszczowych na modelu wysokotłuszczowym powinno być jak najmniej, gdyż jak mawia mencen od ideologii XD stężenie ma znaczenie i im niższe będzie stężenie nasyconych kwasów tłuszczowych, nieistotne czy na modelu wysokotłuszczowym, czy wysokowęglowodanowym tych szkodliwych, nasyconych kwasów tłuszczowych powinno być. Jak najmniej. A jak to wygląda w praktyce z punktu widzenia badań przeprowadzonych na ludziach, którzy są szczupli lub otyli i stosują model wysokowęglowodanowy, do którego nawiązałem w naszej, można powiedzieć, rozmowie na zasadzie komentarzy yy, w modelu wysokowęglowodanowym, gdzie tłuszcze stanowią maksymalnie 25% kilokalorii. A nasycone kwasy tłuszczowe mogą nawet w kontekście tego substratu i stężenia stanowić 60% owych 25% kilokalorii pochodzących z tłuszczów, więc zaprezentuję wam to badanie. W tym badaniu mieliśmy do czynienia z obiektami badawczymi o takich parametrach odnośnie grupy, która była szczupła, otyła, BMI, poziom trójglicerydów w jednej i w drugiej grupie jeżeli chodzi o dietę, wyglądała ona w ten sposób, że model wysokowęglowodanowy, niskotłuszczowy był podzielony na dwie grupy, gdzie mieliśmy do czynienia z 10% kilokalorii pochodzących z tłuszczów lub 30% kilokalorii pochodzących z tłuszczów. Tak? Yy, te węglowodany, bo to jest model wysokowęglowodanowy, pochodziły mniej więcej w proporcji jak 60 do 40 na korzyść cukrów prostych. Tak, te demonizowane cukry proste w postaci fruktozy, sacharozy, glukozy oraz laktozy yy, prezentowały się w sposób następujący ich udział tak, w modelu. Diety wysokowęglowodanowej, jeżeli chodzi o udział tej szkodliwej fruktozy, gdzie mieliśmy do czynienia z 10% kilokalorii pochodzących z tłuszczów, spożywano aż 113 g fruktozy. Tak? Ilość błonnika była podobna, i gdy przyjrzymy się, jak wygląda synteza tych szkodliwych, nasyconych, Fasów tłuszczowych przez ludzki organizm, bo podobno są jakieś geny, które uniemożliwiają albo inaczej, które powodują, że nasycone kwasy tłuszczowe szkodzą ludziom. Tak? Takie, można powiedzieć, wady genetyczne, które związane są z różnego rodzaju chorobami, to jest, nie wiem, 5% maksymalnie. Raczej nie więcej, więc przenoszenie tego na całą populację i wciskanie ludziom, że nasycone kwasy tłuszczowe są szkodliwe, nie dalej jak dwa lata temu, i stręczenie swoim podopiecznym i swoim widzom modelu śródziemnomorskiego, bogatego w jedno nienasycone kwasy tłuszczowe na bazie olejów, wydaje się jakąś aberracją intelektualną. Więc tutaj możemy zaobserwować, jak wygląda synteza kwasów tłuszczowych w trójglicerydach, czyli w lipoproteinie VLDL na czczo lub po posiłku na modelu, gdzie mamy 10% tłuszczów lub 30%. Te wartości tutaj syntezy kwasów tłuszczowych denowo wyrażone są procentowo oczywiście. Osoby otyłe są zaznaczone jako kółka, a osoby szczupłe są zaznaczone jako trójkąty. tak? I widzimy, że po posiłku wzrasta synteza kwasów tłuszczowych, co jest zjawiskiem fizjologicznym i ma związek z czymś takim jak enzym glukokinazy, który znajduje się w trzustce, o którym za chwilę opowiem. A tutaj mamy do czynienia z syntezą kwasu palmitynowego, czyli nasyconych kwasów tłuszczowych, naczczo po posiłku zależnie od tego, ile spożywamy tłuszczów. W naszym modelu diety wysokowęglowodanowej. Przechodząc dalej, widzimy, jak wygląda ogólnie synteza kwasów tłuszczowych po posiłkach oraz przerwie, można powiedzieć, nocnej <grydy> u osób otyłych oraz szczupłych. I tutaj też takie bardzo fajne w tym badaniu było to, że porównano skład tkanki tłuszczowej do diety, którą stosowano w kontekście kwasów tłuszczowych, które odkładają się lub są substratem energetycznym dla ludzkiego organizmu. I gdy przyjrzymy się właśnie temu kwasowi palmitynowemu u osób szczupłych i otyłych, zależnie od modelu diety wysokowęglowodanowej, tej uboższej lub zasobniejszej w tłuszcz, widzimy, że kwas palmitynowy wykazuje tą wartość dodaną wyrażoną tutaj w procentach nadczo oraz po posiłku wy trójglicerydach, w lipoproteinie VDL, która jest transportowana z wątroby po naszym organizmie, i teraz ktoś mógłby powiedzieć, że właśnie ta różnica pomiędzy tkanką tłuszczową a lipoproteiną VLDL jest na korzyść tak? kwasów tłuszczowych, nasyconych i one odkładają się w naszej tkance tłuszczowej. Nic. Bardziej mylnego. Y tutaj mamy taki obraz, że te wartości wyrażone w jednostkach, można powiedzieć ujemnych, mówią nam nie mniej, nie więcej tylko to, że te kwasy jedno nienasycone, tak wielonienasycone, które znajdują się w trójglicerydach, są wypakowywane w tkance tłuszczowej, a nie są podstawowym źródłem energii dla ludzkiego organizmu. Dlatego wyobraźcie sobie taki eksperyment. Spożywacie nasycone kwasy tłuszczowe i te kwasy tłuszczowe odkładane są w tkance tłuszczowej, przychodzi zima. Minus 10, minus 20 stopni Celsjusza. Co się dzieje? Z nasyconymi kwasami tłuszczowymi, tężeją, prawda? Czyli mielibyśmy na sobie taką zbroję, ewentualnie chodzilibyśmy jak y, robokop. W związku z tym, te dane, które nam są tutaj ukazane i pokazują tą wartość dodaną w kontekście y, tych trójglicerydów. Czyli kwasu palmitynowego, kwasów nasyconych, które znajdują się w trójglicerydach, które rosną zarówno na czczoł, jak i posiłku. Informuje nas ta informacja o tym, że to jest podstawowe źródło energii dla ludzkiego organizmu. Przechodząc dalej, czego jeszcze możemy dowiedzieć się z tego badania odnośnie podejścia różnego rodzaju instytucji żywieniowych, dietetycznych do problemu. Otyłości cukrzycy typu drugiego, ponieważ, według mnie, wiedzę należy studiować, a nie powtarzać po różnego rodzaju instytucjach zdrowotnych, dietetycznych i tym podobnych, że nasycone kwasy tłuszczowe są. Szkodliwe. Tutaj możemy zaobserwować właśnie te dwa podejścia, tak? 10% kilokalorii pochodzących z tłuszczów lub 30% kilokalorii pochodzących z tłuszczów w kontekście poziomu trójglicerydów, na czczo oraz w ciągu 24 godzin. Teoretycznie i jak widzimy praktycznie, to podejście, gdzie mamy więcej tłuszczów, wpływa w pozytywny sposób na trójglicerydy, tak zarówno na czczo, jak i w ciągu 24 godzin. Nie wydaje wam się, że w tym momencie badacze przyznają się do tego, że to tłuszcze są podstawowym źródłem energii dla ludzkiego organizmu, a węglowodany są tym źródłem awaryjnym, zapasowym? Prawda? Sami się tutaj w tym momencie do tego przyznają, jak również pokazują, że mniej tłuszczów nie oznacza. Wcale lepiej. Pokazują również, jak działa cykl Randla, jak działa glukokinaza znajdująca się w trzustce, która wpływa w bezpośredni sposób na sekrecję czego? Insuliny, tak? Uwielbiam stronę wysokowęglowodanową, która twierdzi, że teoria glukozowo-insulinowa nie została potwierdzona, tak? Bardziej tutaj pasuje mm, teoria węglowodanowo insulinowa, dlaczego węglowodanowo, insulinowa, a nie glukozowo insulinowa? Gdyż gdy przyjrzymy się poziomowi glukozy, tak? <grytanie> Zarówno w jednym jak i w drugim modelu, różnica pomiędzy osobami szczupłymi a otyłymi praktycznie nie istnieje w przeciwieństwie do poziomu insuliny, tak? Zazwyczaj yy, zakładam się o coś takiego, aby ta strona węglowodanowa wskazała mi osoby otyłe, które mają niski poziom insuliny. Tak? Nigdy takiego badania nie otrzymałem z wiadomych względów i to badanie właśnie udowadnia jak działa cyklandla, jak działa ta glukokinaza znajdująca się w Trzustce, gdyż zarówno w jednym, jak i w drugim modelu wysokowęglowodanowym to wolne kwasy tłuszczowe, te, które pochodzą bezpośrednio z pożywienia, lub te, które pochodzą z węglowodanów, które są przekształcane do energetycznych wolnych kwasów tłuszczowych, wpływają na sekrecję insuliny przez trzustkę. Czyli teoria zgadza się z praktyką. W tym wydaniu można powiedzieć: dojo, ponieważ, tak jak już wcześniej Wam wspomniałem, Wiedzę należy studiować, a nie powtarzać wnioski po autorytetach, które są zdyskredytowane. Same się dyskredytują, ponieważ nie znają mechanizmów rządzących ludzkim organizmem. I tak jak mówię, ta różnica mniej więcej wynosi 100%, jeżeli chodzi o sekrecję insuliny, pomiędzy osobami szczupłymi, otyłymi. Jeżeli przyjrzymy się ilości spożywanej tłuszczów, tak? czy to jest 10 czy 30, widzimy, że te różnice są znaczne. tak. Można powiedzieć na niekorzyść modelu stricte wysokowęglowodanowego. I ten cykl Randla, jak również ta glukokinaza jest idealnie uchwycona. W modelu, tym, gdzie mamy 10% kilokalorii pochodzących z tłuszczów, jak wygląda synteza kwasów tłuszczowych w trójglicerydach, w lipoproteinie VLDL. Na co jeszcze raz przypominam, u osób zdrowych i otyłych, czyli szczupłych i otyłych. Osoby szczupłe są zaznaczone tutaj w postaci trójkątów. Osoby otyłe to są, są osoby zaznaczone jako kółka i widzimy, jak działa tutaj cykl. Randla, tak? Wydzielanie insuliny w ciągu 24 godzin oraz synteza kwasów tłuszczowych, wolnych kwasów tłuszczowych, która wpływa bezpośrednio na glukokinazę znajdującą się w trzustce. To tyle, co chciałem Wam przekazać w tym filmie na temat szkodliwości nasyconych kwasów tłuszczowych, jak również błędnego. Podejścia do modelu wysokowęglowodanowego w kontekście osób otyłych, cukrzyków typu drugiego, na przykład, gdyż model wysokowęglowodanowy, ten poprawnie zbilansowany, powinien zawierać od mniej więcej 15 do 25%. Kilokalorii pochodzących z tłuszczów. Jeżeli ktoś chciałby obejrzeć film na temat tego, jak poprawnie układać jadłospis wysokowęglowodanowy, jak to powinno wyglądać, zapraszam do kontaktu ze mną. Ten film na chwilę obecną jest prywatny. Za niewielką odpłatnością udostępniam owy film. Aby osoby, które chciały skorzystać z modelu wysokowęglowodanowego, wiedziały, jak poprawnie ułożyć sobie jadłospis, aby sobie nie zaszkodzić. To tyle, co chciałem Wam przekazać w tym filmie odnośnie szkodliwości nasyconych kwasów tłuszczowych, jak również niewłaściwego podejścia do modelu wysokowęglowodanowego. Trzymajcie się, cześć!